ja w wojsku żadnych pozycji leżenia pod płotem gdzieś, żadnego plucia, chodzenia, bo ja już widziałem takie treningi tych innych tam. To jest nie do pomyślenia. Musicie być prosto siedzieć, ładnie, musi być porządek. Bo 90% na przykład kontuzji, które są, to są z tego tytułu, że ktoś sobie na przykład szedł właśnie się napić przez środek, a drugi mu spadł na nogę. Nie może tak być. W czasie treningu, chyba że są jakieś, a dzisiaj nie ma, bo było wcześniej, a teraz jest ok. Jakieś warunki takie, że trzeba się napić, bo to nie można zasuwać przez środek matem, że komuś coś przypomniało. Tylko trzeba bokiem przejść. Ale najpierw iść do nauczyciela i się zapytać, czy można, tak? Nie może być, że ja prowadzę zajęcia, 6 osób siedzi i pije sobie, tak? Przy wyjściu się kłaniamy, przy wejściu i wyjściu się kłaniamy, siedzimy prosto, skoncentrowani, bo to inaczej to się nie uda. Dzisiaj opowiadałem tutaj mojemu koledze Jankowi. Byłem w Japonii i widziałem w Tokio trening karateków małych, takie dzieci, takie. Podszedł trener, jak go huknął, wywrócił się, chłopak wstał, dziękował, bo widać, że jest przeszczęśliwy, że dostał udział od trenera, tak? To znaczy, że trener zwrócił na niego uwagę. A huknął mu tak, jak drzwiami nie dostał w głowę. Wywrócił się, wstał i tylko dziękował. I oni robią leksusy. Leksusy, takie różne rzeczy. Jest wrestling, jest drugie to jest to, że nie można chodzić pomiędzy ludźmi, bo naprawdę, jak ktoś spadnie, no to jest tragedia. Jeden problem. Ok? Zawsze skoncentrowani. Jak jest za długi trening, to ja kończę wcześniej. Kończę nawet jak nie ma zasady, bo już widzę, że nie ma sensu, bo się nie kleje. Ale cały czas maksymalna koncentracja. Jak się rzucamy na plecy delikatnie, to po to, to mówię, że widzę, to po prostu, że za chwilę ktoś komuś padnie na głowę. Dlatego robimy w miejscu. Hej, Kuba, chodź.